Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny sprzęt firmy Karl Martin, tym razem Atlantic Horus. Każdy gitarzysta wie, czym efekt Horus jest, ale tak naprawdę czym to urządzenie różni się od wielu, że tak powiem, pokrewnych tego typu sprzętów na rynku? Na pewno brzmieniem i wykonaniem. Jest to fajny, malutki, relatywnie oczywiście, efekt, który jest wykonany z bardzo dużą starannością. Mamy tutaj piękne aluminium, piękna stalowo-aluminiowa obudowa, która sprawia wrażenie bardzo dużej solidności, na pierwszy rzut oka przynajmniej. Budowa tego sprzętu jest bardzo prosta. Wejście, wyjście, gniazdo zasilacza 9 V z tego, co tutaj widzę. Bardzo fajne nakładki na potencjometry sprawiają wrażenie bardzo dużej solidności. Efekt jest po prostu śliczny. A co do brzmienia, to naprawdę za chwileczkę zobaczycie, co można z tego sprzętu ukręcić. I uważam, że to jest jeden z najbardziej plastycznie brzmiących Horusów na rynku, bo jest tego naprawdę dużo, a ten no, gra po prostu z takim vintage'owym vibe'em, z vintage'owym starym zacięciem. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Oprócz Horusa można tym efektem uzyskać brzmienie bardzo bliskie do takiego klasycznego lampowego wibrata. Za chwileczkę zresztą zobaczycie sami, jak to wygląda w praniu. Serdecznie zapraszam. Do nagrania wykorzystamy symulator wzmacniaczy gitarowych bardzo popularnej na świecie marki. I na początek użyjemy wzmacniacza, a raczej jego symulacji Fender Princeton Reverb. Na początek może kilka dźwięków bez włączonego efektu Horus. Teraz włączymy Horusa i zobaczymy, co nam się fajnego wydarzy. Piękne, bardzo, bardzo, bardzo plastyczne i właśnie vintage'owe brzmienie. Za chwileczkę podłączymy urządzenie do loopera. Ja zagram kilka dźwięków na looperze i zobaczymy, w jaki sposób wartości poszczególnych potencjometrów wpływają na to, co finalnie słyszymy w naszej kolumnie, systemie odsłuchu czy słuchawkach. Czyli po prostu, jak w różnych ustawieniach efektu, ten Horus brzmi. Zapraszam. Thank you.
wielkim skrócie wygląda. No jakby to internety powiedziały, Horus jest efektem, który no, Jemu może nie pociągnie, ale Lady Punk jak najbardziej. Dlatego serdecznie zachęcam, bo chyba warto. Do zobaczenia.